Pieśni i fantasmagorie nieco zapomnianego lubelskiego kompozytora Ludomira Michała Rogowskiego można było dziś usłyszeć podczas Narodowego Koncertu Listopadowego w Filharmonii Lubelskiej. Utwory artysty przypomniała Izabela Kopeć. Słynnej mezzosopranistce towarzyszyła Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Muzyka niesłusznie zapomniana, tak o twórczości Ludomira Michała Rogowskiego mówi mezzosopranistka, śpiewaczka operowa i producentka muzyczna Izabela Kopeć. Artystka postanowiła pokazać lubelskiego kompozytora publiczności w Polsce i na świecie. Co mnie ujęło, to to, że był mistykiem, że był takim człowiekiem ducha, no i że jeszcze nikt nie nagrał jego płyty. Więc postanowiłam szukać rękopisów, szukać utworów i oczywiście skupiłam się na tych najciekawszych, które są najciekawsze artystycznie. Efektem tych poszukiwań jest płyta. Ludomir Michał Rogowski urodził się w Lublinie, ale przez lata żył i zmarł w Dubrowniku. Narodowy Koncert Listopadowy miał też zwrócić uwagę na kulturowe tradycje łączące Polskę i Chorwację. To dla nas bardzo ważny koncert. Ludomir Michał Rogowski, on łączy Polskę i Chorwację, łączy nasz Dubrownik z Lubliniem. I to jest dobry temat na przyszłej współpracy kulturalnej. Zarówno na scenie, jak i na płycie w utworach Rogowskiego Izabeli Kopeć towarzyszyli pianistka Ewa Pelwecka, skrzypek Michał Lisiewicz oraz Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Łukasza Borowicza. Podczas koncertu artyści wykonali pieśni polskie, francuskie i chorwackie, powstałe na przestrzeni pół wieku, a także pięcioczęściowy utwór Fantasmagorie. Ludomir Michał Rogowski urodził się w Lublinie, to wszyscy wiedzą, natomiast jest rzeczywiście u nas nieznany i cieszę się, że możemy dzięki inicjatywie wspólnej ministra kultury miasta Lublin i pani ambasador przywołać go do naszej pamięci. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i w ramach obchodów wielkiego jubileuszu 700-lecia Lublina.